Cześć, witamy Cię serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu z cyklu Efektywny Marketing, w którym rozmawiamy o marketingu efektywnym, a nie efektownym. Ja nazywam się Joanna Banasik i jest dzisiaj ze mną Robert Radziej. Cześć Asiu, cześć wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę, że dzisiaj się tutaj zebraliśmy. Dzisiaj z Robertem porozmawiamy o tym, kiedy firma bądź marka może pozwolić sobie na taką bardziej luźniejszą, rozrywkową, śmieszną komunikację w mediach społecznościowych. Tak, myślę, że to jest bardzo dobry temat, bo myślę, że możemy zauważyć, każdy z nas zauważył, że coraz więcej w przekazie, zwłaszcza w mediach społecznościowych, mamy takiego przekazu zabawnego, spuszczenie oczka do klienta. I myślę, że to jest bardzo dobry materiał do analizy. Dlaczego tak się dzieje i kiedy tak można też brać przykład z takich marek? Dobrze, to na początku może Robert opowiemy naszym słuchaczom, o co chodzi z tą komunikacją, co to jest ta komunikacja i w jaki sposób marka czy firma może się komunikować ze swoimi klientami. Komunikacja to jest język, jakim mówimy do naszych klientów, naszych odbiorców. To jest sposób, w jaki konstruujemy nasz przekaz do nich. I bardzo ważne tutaj, wręcz najważniejsze jest to, do kogo tak naprawdę w danym momencie mówimy. Kto jest naszym klientem, kto jest naszym odbiorcą. Zupełnie inaczej będzie komunikować, prawda, lokalny kebab, a zupełnie inaczej ekskluzywna marka perfum czy kosmetyków. Dlatego odpowiadając sobie na to, kim marka jest, do kogo chce się zwracać, na tej podstawie dobieramy język komunikacji, sposób komunikacji. Dobrze, a jakim sposobem marka może się komunikować? Bo okej, mówimy o tym języku komunikacji i tak dalej, no ale jak to zrobić? W praktyce komunikacja można działać w wielu kanałach, tak? Mogą to być media tradycyjne, mogą to być media cyfrowe, mogą to być chociażby właśnie ulotki. To taka chyba najbardziej podstawowa, tradycyjna forma komunikacji, jak firma przedstawia się, tak, klientowi w formie chociażby ulotek, reklamy w radiu, w telewizji. Teraz zwłaszcza w ostatnimi czasy jednak ten mega rozwój platform społecznościowych, pojawienie się fanpage'y, to wszystko to sprawiło, że znacznie bardziej dynamiczna jest ta komunikacja i interakcja. To już nie jest jakby jednokierunkowa komunikacja, tylko teraz się wchodzi w dialog. Okej, czyli pod tym całym pojęciem komunikacja kryje się tak naprawdę sposób, w jaki mówimy do klientów, w jaki się prezentujemy i w jaki sposób rozmawiamy z nimi. Czyli co, to może być na przykład treść posta, grafika, wideo, albo na przykład maile, które są wysyłane do klienta po na przykład zakupie. Ja ostatnio miałam taki przykład właśnie, że kupiłam jakąś rzecz i te maile były napisane w tak ciekawy sposób, że aż po prostu chciało się je czytać. No bo zawsze dostajemy potwierdzenie zakupu, jakiś tam paragon i tak dalej, ale to było tak fajnie zrobione i to było tak spójne z tą marką, że no myślę, że następnym razem też kupię u tej firmy, no bo po prostu mi się podobał język, w którym do mnie mówili. Tak, bo mówili twoim językiem, prawda? Tak. I właśnie o to też chodzi. To są takie drobne szczegóły, które mają bardzo duży przekład na jakby na całość. Ja tak samo kiedyś zamówiłem, nie pamiętam teraz, jakąś rzecz przez internet i dostałem to w pudełku i była do tego załączona tak karteczka, krótki liścik i nie był jakiś bardzo spersonalizowany, ale był na tyle, nie był taki suchy, osły, formalny, tylko było tak skierowany, takie były dobrane do zwroty. Czułem się, bezpośrednio do mnie to było skomunikowane i ten ciepłe wrażenie, pozytywne wrażenie zostało i zapamiętałem tą markę. I teraz wiem, że jak będę czegoś szukał, no to na pewno o niej będę pamiętał. No to właśnie tutaj jest już drugi przykład firmy, marki, która po pierwsze wie jak mówić do swojej grupy odbiorczej, kim jest ta grupa odbiorcza i jak to napisać, żeby to no, zainteresowało tą grupę odbiorczą.
Okej, to może teraz przejdźmy, Robert, do tego, jakie istnieją sposoby komunikacji, no bo tutaj zaczęliśmy mówić o takim sposobie bardziej, bardzo dopasowanym do grupy odbiorczej, no ale tych jakby języków, sposobów komunikacji jest troszkę więcej. Przynajmniej na ten moment możemy tutaj opowiedzieć o dwóch. Tak, myślę, że oprócz tego, co właśnie powiedzieliśmy, kolejnym takim, też skierowanym do, bezpośrednio do pewnej grupy, jest język bardzo formalny. Tak, można powiedzieć taki nieco prawniczy i to raczej on byłby taki język formalny, bezosobowy, wręcz administracyjny, można powiedzieć. Ma swoje wykorzystanie w niektórych sytuacjach. Tutaj bardzo trudno jest wszystko zero-jedynkowo określić, co jest dobre, co złe. Wszystko zależy od tego, tak jak na początku powiedziałam, do kogo komunikujemy i w jakiej sytuacji, w jakim kontekście. No taki język, ten taki, jak mówisz, taki prawniczy, bardzo sztywny, taki profesjonalny, by można powiedzieć, on na przykład charakteryzuje się tym, że często tutaj marka zwraca się na przykład do swoich klientów przez pani, pan, państwo i oni to mówią w komunikatach, na przykład przygotowaliśmy dla państwa coś tam. Gdy mamy tutaj taką luźniejszą komunikację, no to wtedy nie mówimy przygotowaliśmy dla pani, tylko przygotowaliśmy dla ciebie. Albo zobacz coś tam. Bo tak mówiąc wcześniej, że tutaj możemy wyróżnić takie dwa podstawowe języki, to właśnie mi chodziło o ten taki bardziej sztywniejszy, o którym ty powiedziałaś, no i ten luźniejszy, o którym też chcemy dzisiaj sporo opowiedzieć. Tak, i jeszcze w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś i w nawiązaniu do tego, tego punktu o mailach, to może być bardzo prosty przykład, jak zaczynamy maila zazwyczaj. Może być dzień dobry. W niektórych przypadkach, jeśli wybieramy bardziej luźną formę, może być cześć, a można, jeśli komunikujemy do bardzo młodych odbiorców albo akurat takiej niszowej grupy, możemy użyć słowa, prawda, Eluwina, tak, jak to było ostatnio. Elo mordo. Tak, tak, kandydat z młodzieżowego słowa roku, dlatego to jest tylko przykład, malutki przykład tego, że można powiedzieć to samo na kilka różnych sposobów i to tak naprawdę od nas zależy, który sposób wybierzemy, który będzie najbardziej efektywny. No nie będziemy pisać dzień dobry i szanowni państwo do nastolatków, a też nie będziemy pisać cześć do kogoś na poważnym stanowisku. Ale to znowu zbaczamy na jeszcze inny temat, a dzisiaj nas głównie skupia to, kiedy tak naprawdę możemy sobie pozwolić na tą luźniejszą komunikację. Tutaj już wcześniej powiedziałeś, że to tak ten język komunikacji zależy no, od wielu czynników, od grupy odbiorczej i tak dalej, ale sposób komunikacji to jest też jeden z punktów, który należy wybrać i ustalić już na etapie przygotowywania, tworzenia strategii marketingowej dla swojej firmy. Bo jeżeli na przykład chcemy wejść w świat mediów społecznościowych albo no, po prostu do internetu, prowadzić jakiś kanał na YouTube i tak dalej, to jakby no warto sobie przygotować taką strategię i tam, no i ten język jest właśnie jednym z elementów tej strategii. My wtedy wiemy, do kogo te materiały mamy przygotować, kto jest grupą odbiorczą. Ale teraz takie pytanie do ciebie, Robert. No dobrze, na początku sobie ustalimy jakiś tam sposób komunikacji. Powiedzmy na przykład, że chcemy, żeby ten sposób był taki bardziej poważny, dostojny, ale czy po czasie na przykład możemy go sobie zmienić na taki bardziej luźniejszy? Jak myślisz? Myślę, że tak, no jak najbardziej, jeśli widzimy, że coś nie działa, widzimy, że te przekazy nie trafiają, nie mają zupełnie żadnej odpowiedzi i nie wywołują żadnej reakcji lub ta reakcja jest mała, albo co gorsza, może być tak, że zupełnie jakby mijamy się z naszym odbiorcą i nam wprost to też komunikują, że nie na tych falach nadajemy, jakieś dziwne rzeczy piszemy. W sumie to jest bezpośrednia wiadomość zwrotna. Niemniej jednak wydaje mi się, że to jest moment, kiedy widzimy, że trzeba jeszcze raz przemyśleć, czy te nasze założenia na podstawie danych, które już zebraliśmy, czy one są jeszcze aktualne, czy może jednak popełniliśmy gdzieś błąd i wtedy dostosować, przemyśleć to jeszcze raz, najlepiej jeszcze skonsultować z kimś, kto może już też ma większe doświadczenie, jeśli tego nigdy nie robiliśmy albo nie mamy odpowiedniej wiedzy, to nie jest jakby nic złego, tak? Okej, no czasami popełniamy błędy, ale ważne, żeby wyciągać z nich wnioski, no i iść dalej. Tak, zgadzam się z tobą, że jakby zmieniać sposób komunikacji, czy identyfikacji wizualnej, czy jakieś inne rzeczy,
no to nie jest nic złego, no ale ważne, żeby ta zmiana opierała się na czymś. Tak jak mówisz, no nie dostajemy komunikaty zwrotne, że no coś jest nie tak, albo nasza grupa docelowa nie jest tą grupą, jaka miała być, bo założyliśmy sobie coś innego, a w praktyce to bardzo często się zdarza, wychodzi całkiem coś innego. Zgadzam się i powiem ci jeszcze, że tutaj, tak jak powiedziałaś, to nie tylko sam język, taki literalny, on może być dobry, ale możemy na przykład szatę graficzną zmienić, albo okazuje się, że jednak kolory, które stosujemy, no niekoniecznie przemawiają do naszych odbiorców i wtedy możemy testować też, bo bez testów to trudno cokolwiek tak naprawdę wnioskować. Możemy testować różne, mówię teraz w sumie tutaj głównie o Facebooku, że możemy testować różne konwencje, różną szatę graficzną do czasu, kiedy ta spójność nie jest na tyle ważna, co na wypracowanie sobie tego, co tak naprawdę nasza grupa odbiorcza lubi, co chce oglądać, co na nią działa. Dlatego testy, jak to kiedyś słyszałem w marketingu, to jest jedyna pewna rzecz, to są testy. Później na podstawie tych testów w końcu możemy zacząć działać tak, jak powinniśmy. Jest też taka jedna rzecz, która może całkowicie odwrócić tą sytuację, bo my mamy tendencję jako twórcy, też jako przedsiębiorcy, jak piszemy o naszym produkcie, no to używamy ja. Ja mogę zrobić ci to. Mój produkt da ci to i to i to. A mam dla was propozycję, jeżeli właśnie prowadzicie w ten sposób swoje media społecznościowe i komunikaty przez ja, odwróćcie to na ty. Czyli mój produkt sprawi, że będziesz coś mieć, tylko spraw, żebyś to miał w ten sposób. Czyli jakby odwrócić tą narrację taką, żeby to tak. Klient był bohaterem tej twojej historii, tego twojego języka i sposobu komunikacji. Tutaj tak, zamiana pozycji. Tutaj z pierwszego planu przesuwamy na drugi nasz produkt, a z drugiego planu na pierwszy wskakuje bezpośrednio klient, tak, czy użytkownik. On jest w centrum, jego problemy są w centrum i to, co on może na tym zyskać jako on, a nie co produkt może mu bezpośrednio dać, tak. Tutaj ważna jest zmiana myślenia o tym. W większości przypadków, myślę, na początku zwłaszcza prowadzenia tego przed przedsiębiorców, tej sposobu komunikacji, co ja też w pełni rozumiem, bo chce się jak najlepiej przedstawić ten produkt, tak? On jest, to może być panaceum, tak, na całe tutaj zło, ale tutaj chodzi o to, musimy troszkę wrócić do tego, jak działa nasz mózg i pokazać, że tak naprawdę, jeśli w ten sposób komunikujemy, to może nawet zupełnie nie trafić do naszych odbiorców. Oni mogą nie widzieć tych komunikatów, bo myślą, że znowu ktoś coś chce im sprzedać, wcisnąć. A tutaj chodzi o to, żeby się skupić na naszym odbiorcy, na naszym kliencie, zrozumieć go i pokazać mu rozwiązanie jego problemu w ten sposób. Tak, no to jest taka uniwersalna rada. Myślę, że każdy może ją zastosować w każdym sposobie komunikacji. Ale to wracając już do naszego tematu, jak może wyglądać taka luźniejsza, bardziej żartobliwa, śmieszniejsza forma komunikacji? Jak to można zrobić? Może podam jakieś przykłady, Robert. Pierwsza rzecz, która nasuwa mi się na myśl, no to myślę na pewno memy. To jest jedna z opcji, teraz bardzo popularna w młodszej grupie wiekowej, aczkolwiek to myślę teraz już trudno mówić tutaj o rozgraniczeniu wiekowym, jeśli chodzi o memy. I to jest coś, co jest, można powiedzieć, troszkę sezonowe. Niektóre memy, powiedzmy, są bardziej na czasie, niektóre odchodzą trochę do lamusa. Jeśli ktoś jest na bieżąco, to potrafi wykorzystywać te memy w swojej komunikacji. Tutaj jest taka gwiazdeczka, że to wszystko musi być dopasowane do grupy odbiorczej, więc to nie może być oderwane totalnie zupełnie od tego, co my komunikujemy na co dzień, tak? To nie jest tak, że ja teraz wrzucam, widziałam śmiesznego mema, robię screena i wrzucam. Nie o to chodzi, to tak nie działa do końca. Marka podpina się pod pewne trendy, włącza się tworząc tak zwane RTM-y, tak? Real-time marketing, o czym już parę razy wspominaliśmy na naszych podcastach, czyli marketing czasu rzeczywistego. Odpowiadamy na to, co się dzieje bezpośrednio w danym momencie wokół nas. I często to w sieci jest przedstawiane w krzywym zwierciadle. Powstają na ten temat różne memy, powstają jakieś właśnie wątki, hasztagi, challenge i to wszystko
ten internet żyje. Internet żyje i cały czas coś tworzy. To jest umiejętne wykorzystywanie tego, co się dzieje w komunikacji swojej marki. To pokazuje, że jesteśmy autentyczni, że jesteśmy na czasie, że wiemy, czym żyją nasi odbiorcy. Jesteśmy blisko nich, potrafimy puścić do nich oczko, nie jesteśmy jakimiś poważnymi firmami, które tutaj są tak ważne i wiedzą wszystko najlepiej, ale potrafią żyć tym, co przeciętny właśnie klient czy użytkownik i jeszcze wykorzystują to w ten sposób, puszczając do nich oczko. Tutaj wspomniałeś o memach, o RTM-ach, no to jest jakby taka jedna część tej komunikacji. No co jak na przykład ktoś nie chciałby publikować u siebie memów, znaczy chciałby, żeby ta jego komunikacja była taka luźniejsza, no ale jednak memy to troszeczkę za dużo. W takim wypadku myślę, że możemy skupić się bezpośrednio na komunikacji, na samym tym języku komunikacji na co dzień, żeby może troszkę spuścić powietrza, jeżeli mamy, nasza komunikacja jest właśnie oparta na takiej bardzo sztywnej, formalnej formie, może nieco dać jej przestrzeni, troszkę oddechu, spróbować bardziej w formie ankiety na przykład, bo cały czas mówię też chociażby o działaniach na mediach społecznościowych, żeby zadać pytanie odbiorcy, zapytać go o coś konkretnego, takiego związanego z nami, ale żeby pokazać, że my nie jesteśmy jak taki słup ogłoszeniowy albo gdzieś megafon, gdzie wrzuca tylko komunikaty w powietrze, ale że faktycznie słucha i pyta, jest zainteresowany, a nie tylko wciska kolejne produkty albo jeszcze właśnie tak bezosobowo komunikuje rzeczy, które nie wzbudzają żadnego zainteresowania. Czyli ta interakcja jest tutaj takim kluczem. Nie muszą to być memy, ale ważne jest, żeby zachęcić naszych odbiorców do komunikacji. I tu też możemy testować różne sposoby, bo niektóre będą działać, niektóre nie będą działać. Musimy sprawdzić po prostu w praktyce. No to jest, tylko tak się możemy dowiedzieć. Tutaj nam żadne wymyślania nic nie dadzą. Zwróciłeś uwagę na fajną rzecz, bo też o tym wcześniej jakby nie powiedzieliśmy, ale taki luźniejszy styl komunikacji możemy prowadzić na przykład w komentarzach, w moderacji komentarzy, czyli na przykład ktoś, bo okej, zadajemy pytanie, ludzie nam odpowiadają, no to możemy to oczywiście tak napisać mega profesjonalnie i tak ładnie to wszystko odpowiedzieć, a możemy to trochę zrobić tak, trochę taki luźniejszy, śmieszny sposób, na przykład przykładem jest moderacja komentarzy w Biedronce, na profilu Biedronki, czyli dla... I zgadzam się, Asiu, pozwolisz tylko, że dodam, tak, że sam teraz, bo też prowadzę i moderuję kilka profili i też miałem ostatnio taką sytuację właśnie, że pojawiły się komentarze i mogłem odpowiedzieć w formie takiej czysto profesjonalnej, prawda, bezosobowej, odpowiadając powiedzmy na dany komentarz, ale mając na uwadze powiedzmy w miejsce, w jakim się znajduje marka, tak, fanpage, biorąc pod uwagę powiedzmy jakie są cele prowadzenia tego profilu, wiedziałem, że mogę troszkę inaczej te komentarze zmoderować. No i przyznam, że od razu okazało się, że dany post wzbudził większe zainteresowanie, był bardziej klikalny i tym samym ten zasięg posta był większy. I też pokazałem troszkę inną stronę marki, która została ciepło przyjęta, także muszę powiedzieć, że to faktycznie moderacja komentarzy może dużo, dużo dać, a z takich większych przykładów to jest też jeden z producentów żywności w proszku, chyba Huel, tak się nazywa, teraz nie pamiętam do końca, ale wiem, że pojawiła mi się kiedyś na Facebooku reklama, wszedłem w sekcję komentarzy i to, co się tam działo po prostu, niektórzy powiedzieli, że tam przychodzą tylko dla komentarzy, biorą popcorn i czytają, bo to w taki sposób było prowadzone, niesamowicie, to naprawdę tam, muszę powiedzieć, szapoba dla nich, no i tym samym właśnie budują swoją rozpoznawalność, tak, że bezpośrednio wchodzą w komentarze, właśnie odpowiadają bezpośrednio na te komentarze i się dają poznać z tej strony. Kolejnym takim punktem, który można zmienić w swojej komunikacji, no to są grafiki. Jeżeli na przykład wcześniej te grafiki były takie bardzo profesjonalne, takie trochę sztywniejsze, to można dodać więcej koloru, troszeczkę inne zdjęcia, może inny filtr na te zdjęcia dać i to już też zmieni jakby odbieranie tego komunikatu,
i też jakby taki sposób tej komunikacji. Więc jeżeli myślicie na tym, żeby może troszeczkę coś zmienić u siebie w swojej komunikacji, no to właśnie możecie zrobić to małymi krokami, tak jak tutaj Robert fajnie opowiedziałeś, moderacja komentarzy, jakieś delikatne zmiany w grafice, ewentualnie zmiana kolorów, może jakąś emoji dodać do tekstu, to też jakby już wpływa na język komunikacji. Więc to są takie rzeczy, które można wprowadzić małym kosztem, przetestować, no i zobaczyć, jak się sprawdzą. No ale Robert, a co z poważnymi markami premium? Na przykład mamy taką kancelarię, albo producenta jakichś takich biznesowych rzeczy, którego odbiorcami są same poważne osoby. Co możemy poradzić takiej marce? I tutaj wchodzimy na troszkę taki niepewny grunt, bo przyznam na pewno, że to nie jest taka łatwa odpowiedź w tym wypadku. Z reguły poważne marki premium unikają takich bezpośredniego zaangażowania, puszczania oczka, memów. To nie trafia do grupy docelowej. Tutaj nie o to chodzi. To się wydaje też taką naturalną, myślę, odpowiedzią, ale zacząłem też myśleć nad różnymi przykładami marek, powiedzmy tych bardziej takich luksusowych, tych takich skierowanej do tego jakby wyższego segmentu. I przyznam, że szukając też przypomniał mi się przykład chociażby kancelarii podatkowej, tak? No, kancelaria podatkowa świadczy usługi raczej nie do przeciętnego użytkownika, raczej to są firmy, przedsiębiorcy, tu już ta komunikacja jest taka profesjonalna, biznesowa, to tutaj jakby mówimy o zupełnie innym segmencie. No i wszystko by mi wskazywało na to, że właśnie kancelaria, czy chociażby adwokacka, nie może sobie raczej pozwolić na żadne tutaj prostą komunikację w formie jakichś memów czy czegoś. Tutaj jest ciekawy case, bo mamy kancelarię Mencen. To jest jakby zupełne zaprzeczenie też tego, co w sumie powiedzieliśmy. To jest bardziej skomplikowana rzecz, głównie chodzi, prawda, może o postać jego założyciela tej kancelarii, ale chodzi też o to, że jest taka dewiza, wyróżnij się albo zgiń, prawda, i myślę, że tutaj to jest taki ekstremalny przykład, ale pokazuje, że dzięki bardzo barwnej osobowości pana doktora Sławomira Mencena i sposobu jego bycia i właśnie komunikacji, stał się rozpoznawalny, tym samym też jego kancelaria dostosowała, ludzie odpowiedzialni właśnie za komunikację kancelarii w mediach społecznościowych, dostosowała swój język do tego, co pan doktor Sławomir Mencen reprezentuje i w jaki sposób on komunikuje, żeby to było spójne, tak? Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam na fanpage kancelarii Mencen. Myślę, że będziecie zaskoczeni tym, w jaki sposób kancelaria podatkowa komunikująca do ważnych osób, firm, gdzie pewne usługi zaczynają się od kilkunastu tysięcy złotych, w jaki sposób może prowadzić kancelarię i robi to bardzo efektywnie, dobrze, no i jakby jest bardzo znana w tym świecie kancelarii i jak widać ma te wzrosty cały czas. To jest jeden z przykładów, gdzie no niby nie, a jednak tak, ale to są wyjątki. Dla chcącego nic trudnego, można powiedzieć po prostu. Tak, a drugim przykładem też są linie lotnicze Eurowings, które też swojego czasu, można powiedzieć, że linie lotnicze to też jest raczej poważna instytucja. Trudno nam sobie wyobrazić, żeby teraz wrzucało, prawda, jakieś memy i piąteczek, piątunio, ale też zastosowała w swojej komunikacji kilka razy takie zabawniejsze kreacje z puszczeniem oczka do przedsiębiorców, czy chociażby LOT ostatnio ze swoim RTM-em już jakiś czas temu, kiedy to śpiulkolot stał się słowem roku młodzieżowym 2021 roku, no i zrobił bardzo prostą, fajną grafikę, gdzie zestawił słowo śpiulkolot z angielskim słowem Dreamliner, gdzie to było po prostu w punkt i też można powiedzieć siadło. Więc ważne jest, żeby mieć na uwadze to, jak ważny jest balans tutaj i tak naprawdę nie dać się porwać w wir tutaj, a teraz będziemy śmieszni, będziemy memy dawać, będzie super, no nie, to ten tak zwany lol content, czyli właśnie memy czy jakieś puszczanie co chwilę oczka jest jak najbardziej dobre, kwestia tego w jakiej dawce, tak, bo możemy przedobrzyć i to może bardzo nam zaszkodzić, wpłynąć na wizerunek bardzo
źle, no albo właśnie wręcz przeciwnie, może też przyciągnąć do nas nowe, zupełnie nowe osoby, które nas nie znają. Ja się tutaj z tobą zgadzam w 100% i podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. Ja też uważam, że ten lol content, czy memy, czy jakieś żarty są narzędziem, który no, trzeba dobrze wykorzystać i słowo balans jest tutaj bardzo ważne. Można sobie tym zaszkodzić, ale można też sobie łatwo pomóc i rozwinąć swoje social media. Tak, i ja tylko na koniec jeszcze może dodam, że jedna z marek naprawdę, która tutaj to robi bardzo dobrze, ale też, która można powiedzieć postawiła całą swoją komunikację głównie na ten taki tak zwany lol content, ale bardzo, bardzo, bardzo dobrze zrobiony, to jest InPost. I można powiedzieć, że InPost stał się swojego rodzaju love brandem, tak? Po prostu jak widzi się InPost i komunikację, mało jest osób, jakby, które powiedzmy w mediach społecznościowych nie lubią InPosta. Raczej InPost zawsze wzbudza takie ciepłe skojarzenia i to jest też zasługa tego, co się dzieje tam na tym Facebooku InPostowym. Tam jest czysto komunikacja memowa, ale zrobiona bardzo z głową, bardzo ze smakiem. Mi się też wydaje, że jeżeli firma bądź marka oferuje produkt, który jest skierowany do szerokiej grupy odbiorczej, na przykład InPost, to wtedy takiej firmie bardziej przystoi, też łatwiej wprowadzać taką komunikację lol content, czy taką no bardziej śmieszną po prostu, bo wtedy ta grupa odbiorcza jest dość szeroka, nie jest zawężona, jakby tutaj InPost nie kieruje komunikatu do na przykład przedsiębiorców, którzy mają przychód kilka milionów rocznie, no to już jest inna grupa, tutaj raczej komunikuje się do takiego zwykłego Kowalskiego, ta grupa odbiorcza jest ważna po prostu. Tak, i tak samo Żabka. Myślę, że swego czasu niedawno było dosyć głośno a propos takiej trudnej, patowej sytuacji w Żabce, gdzie właśnie jedna z ekspedientek prowadziła po godzinach profil w taki bardzo lol contentowy z życia ekspedientki Żabki. No i później widać było, że to bardzo dobrze, kolokwialnie mówiąc, żre i że swojego czasu chyba miała więcej obserwujących niż sama Żabka. No to pomysł został przejęty, no ale to już mniejsza, nie wchodząc w szczegóły, generalnie też Żabka teraz raczej działa w taki sposób luźny, tak? To jest to, co mówiliśmy, luźna komunikacja, czyli podsumowując, Asiu, luźna komunikacja tak, czy dla wszystkich zależy, co jest ważne, balans. Myślę, że możemy to tak podsumować. Tak, spójność i równowaga to podstawa. Pamiętajcie, trzeba czegoś więcej niż tylko lol content czy memy, żeby trafić do swojej grupy docelowej, wzbudzić zainteresowanie i mieć klientów w social media. Trzeba odpowiadać dokładnie na potrzeby odbiorców i dawać im to, co potrzebują. Tak, to można powiedzieć, że taki wyświechtany frazes, dawać wartość, ale podsumowując już na sam koniec, myślę, że taki właśnie lol content, ta luźniejsza komunikacja może nam na pewno pomóc zdobyć sympatyków, ale żeby stali oni się klientami, to potrzeba jednak czegoś więcej. A myślę o tym to już w jednym z naszych kolejnych odcinków. Co o tym sądzisz, Asiu? Koniecznie. Dziękujemy, że dotrwaliście z nami do końca. Mamy nadzieję, że wyciągnęliście z tego odcinka coś przydatnego dla siebie i swoich biznesów i śledźcie nas w naszych social mediach. Jeżeli oglądacie to na YouTubie, no to łapki w górę, klikajcie przycisk subskrypcji. I co? I dziękuję, Robert, za rozmowę. Fajnie się gadało. Mam nadzieję, że słuchaczom fajnie się tego słuchało. Tak, dzięki, Asiu, za super rozmowę. To trzymajcie się. Cześć. Cześć.